Siema, siemanko, z tej strony Kaja Maja i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na którym mówię o książkach. Dzisiaj mamy podsumowanie października, czyli powiem Wam o książkach, których przeczytałam, które przeczytałam w październiku. Jest ich niewiele, bo tylko 6, ale myślę, że ich poziom taki nie był najgorszy, można tak powiedzieć, więc jakieś plusy, minusy. Chociaż najlepszy w sumie. No nie wiem. Zobaczymy. Wyjdzie w praniu, więc zapraszam Was do oglądania. Z jednej strony zawsze się cieszę w związku z tym, jak czytam mniej książek, dlatego że mam szansę powiedzieć wam o nich więcej. Też nie było żadnego reading vloga w październiku, więc wykorzystam sobie tę okazję i będę mogła powiedzieć o każdej z książek trochę więcej. Pierwszą jest Zanim wystygnie kawa. Tochikazu Kawaguchi. Nie wiem, jak się czyta japońskie nazwiska, ale podejrzewam, że jakoś z angliszcza, więc będzie Tochikazu Kawaguchi. Typek ma kawę w nazwie w ogóle. Czajcie, napisał o kawie. A może to typiara? Urodzony. Dobra, typek. Ma w swoim nazwisku kawa i napisał zanim wystygnie kawa. Ciekawe, czy po japońsku kawa to kawa. Pewnie nie. Nie wiem, ja ogólnie jestem, jeżeli chodzi o wschodnie języki, bardzo zacofana i też nie mam zamiaru się ich uczyć. Nie z ignorancji, tylko po prostu z takiego przekonania swojego, że uczyć się tych wszystkich hieroglifów, jak patrzę też na przykład na język koreański, no on ma dziwnych akcji w ogóle w sobie, takich hierarchicznych. Podejrzewam, że z japońskim jest podobnie, dlatego że tam też jest duży nacisk stawiany na hierarchię, to myślę sobie, że nauka takiego języka musi kosztować wiele, wiele lat wyrzeczeń i jest to bardzo trudne. Ale nieważne, nie o tym, bo będzie o Zanim wystygnie kawa, który jest zbiorem opowiadań, o którym było bardzo głośno jeszcze nawet zanim pojawiła się premiera w Polsce, dlatego że bardzo dużo ludzi było tą książką zachwyconych. I ja nie jestem wyjątkiem tutaj. Książka mnie się bardzo podobała, dlatego że ona w prosty sposób bardzo przekazuje takie rzeczy, o których my wiemy i które gdzieś tam bierzemy na klatę w swoim życiu. Jest to książka, w której mamy do czynienia z kawiarnią, w której możemy się cofać w czasie, natomiast trzeba spełnić kilka warunków, żeby się w tym czasie móc cofnąć. I jednym z tych warunków jest, cofamy się po to, żeby porozmawiać z jakąś osobą. Jednym z tych warunków jest to, że ta osoba i ty musieliście się znajdować w tej kawiarni kiedyś, żeby po prostu, no nie mogłaby być to osoba, która się nie znalazła w tej kawiarni. Jest też kilka innych takich dosyć rygorystycznych warunków, ale to już zostawiam Wam przy okazji eksplorowania tej książki samemu. Tutaj mamy 4 lub 5 opowiadań i każdy jest o kimś innym, natomiast te historie się między sobą łączą i te postacie się przewijają w innych opowiadaniach. I to jest bardzo fajne, więc jeżeli ktoś lubi taki motyw, że mamy całe uniwersum, ale z tego uniwersum poszczególne postaci są opowiedziane w każdym kolejnym opowiadaniu, to na pewno mu się ta książka spodoba. Ona jest bardzo prosta i tutaj widziałam też takie zarzuty na jej temat odnośnie tego, że jest zbyt prosta, zbyt taka infantylna, zbyt... No mówi o zbyt takich oczywistych rzeczach, natomiast ja myślę, że fajnie jest się nad nią pochylić pod tym względem, że czasem takie proste rzeczy... mogą nas nie tyle zaskoczyć, co utwierdzić w pewnych przekonaniach. I tutaj naprawdę ja się wzruszyłam, zwłaszcza na historii o Fusagim, która była bardzo taka, no piękna po prostu, ale też inne w sumie też były piękne, więc na pewno będę czytać kolejną część, bo ma być kolejna część, widziałam z tyłu, zanim wystygnie kawa 2. Nie, no nie wiem, opowieści z kawiarni, o. Więc ja naprawdę mi się podobało i na pewno będę robić reread też tej części. Serdecznie Wam ją polecam. Jest wzruszająca, jest bardzo japońsko prosta. Jak wiecie, u mnie te relacje z japońską literaturą są różne, raz na plus, raz na minus, więc też nie jestem taką osobą, która wszystkie japońskie książki gdzieś tam wychwala w pod niebiosa. Natomiast zanim wystygnie kawa, naprawdę się opłaca ją przeczytać. Jest, ona mówi nam o oczywistościach i te zdania są skonstruowane w taki sposób, że raczej nic nas nie zaskoczy tutaj, ale taka jest też literatura japońska i tutaj ta reprezentacja jakby jest jak najbardziej w porządku. A co jeszcze ciekawe, to dużo jest takich wstawek odnośnie parzenia kawy, więc jak ktoś jest jakimś fanem kaw, to na pewno też znajdzie tutaj coś dla siebie. I kolejną książką jest
kolejna książka wydana przez wydawnictwo Young i też dosyć głośno promowana w internecie, czyli lepiej niż w filmach. Powieść młodzieżowa opowiada o Elizabeth, która kocha w ogóle filmy romantyczne, jest taką pierwszą romantyczką i ona też w swoim życiu szuka takiego właśnie życia, jak w takich romantycznych filmach i wybiera sobie oczywiście chłopaka, który by miał uczestniczyć właśnie w tym jej wielkim love story, ponieważ jest z nim zakochana od podstawówki i on akurat wraca z powrotem do szkoły. Gdzieś tam się wyprowadził i ma wielki powrót. I żeby jakby zwrócić na siebie jego uwagę, bo on ją uważa jako taką młodą dziewczynę, jego po prostu taką przyjaciółkę z dzieciństwa, to żeby zwrócić uwagę na to, że ona już jest kobietą, zaczyna się fejkowo spotykać ze swoim przyjacielem z sąsiedztwa. I ja wiem, że to brzmi bardzo głupio ogólnie, ta fabuła brzmi tak strasznie pusto, jak się to słucha, natomiast sama książka jest niesamowicie interesująca pod takim względem, że bardzo się przyjemnie przy niej odpoczywa. I ja też odpoczęłam i ja naprawdę lubię strasznie młodzieżówki, które lubią, dzieją się w szkole, które gdzieś tam są w jakichś intrygach. Może gdzieś tam fake datingi nie są pierwszą rzeczą, którą wybieram odnośnie czytania, ale to też bardzo lubię. I widziałam też, że ma być druga część niedługo, chyba lepiej niż na studniówce, lepiej niż coś takiego. Lepiej niż na balu, lepsze niż studniówka. Nie wiem, czy to chyba nie ma. Ja próbuję to przetłumaczyć sobie z angielskiego i nie pamiętam, jak to się po angielsku nazywało, bo to chyba jeszcze nie ma polskiego tytułu. Coś z promem tam było. Better. Nie pamiętam, dobra, nieważne. W każdym razie, jeżeli chodzi o tą książkę, to jest książka gdzieś tam na jedno posiedzenie, na jedno popołudnie, ale polecam wam ją, jeżeli macie ochotę na jakąś taką właśnie komedię romantyczną, bo jest pisana w stylu takich filmowych komedii romantycznych. I to jest w porządku bardzo. I tyle. Aha, jeszcze nie wiem, czy o tym wspominałam, ale tutaj jakby główna bohaterka nazywa się Elizabeth, a bohater nazywa się Bennett na nazwisko, co jest wyraźnym nawiązaniem do Dumy i Uprzedzenia. Czejcie. Więc to jest dosyć też ciekawe. Lubię takie smaczki. No i tyle. Polecam. Następnie, co skończyłam, to skończyłam piątą część Darów Anioła, czyli miasto Lost Souls, utraconych dusz? Chyba, zagubionych dusz. Miasto zagubionych dusz. I to była zdecydowanie najgorsza część z całej serii. Tutaj dosłownie wszystko poszło nie tak. Mamy jakiś dziwny syndrom sztokholmski. Mamy strasznie już przewillowatego Jace'a, jak ktoś czytał. Mechaniczną trylogię, trylogię mechaniczną, mechanicznego anioła, jak to się nazywa? Diabelskie maszyny. Będzie wiedział, o co chodzi. To jest dwa. Trzy. Zepsuli nawet Magnusa i Aleka. Jak to jest w ogóle możliwe? To była taka perfect couple i udało się to Cassandrze Clare nawet zepsuć. Chociaż podejrzewam, że to tam koniec końców wyjdzie na plus, jeżeli chodzi o zakończenie, a nawet już wiem, bo kończę w tej chwili szóstą część. Niemniej jednak nie podobało mi się to, co tam się stało. Nie podobało mi się to ta sztucznie naganiana drama, którą można byłoby załatwić poprzez porozmawianie ze sobą. Chociaż rozumiem, z czego ona wynika i wiem, do czego już dążę, bo jakby jestem na bieżąco z szóstą częścią teraz. I samo też to rozwiązanie, ta cała seria. Ja bardzo nie lubię takich rozwiązań. Wspominałam o tym przy okazji Gildii Magów i trzeciej części, że tam też ciężko mi jest to porównać, natomiast gdzieś tam takie bratanie się z wrogiem, że się tak wyrażę i nie podoba mi się to po prostu. I tu mi się też to nie podobało i po prostu tyle. Jakby nie wiem, co więcej tu powiedzieć. Zdecydowany spadek formy, ale już szósta część, ten niesmak trochę schodzi. Mi zostało ostatnie 40 minut, więc powiem o tym na podsumowaniu już listopada albo może gdzieś tam przy okazji jakiegoś reading vloga. Natomiast jeżeli chodzi o Miasto Zagubionych Dusz, to zdecydowanie nie podobało mi się. Po prostu fabularnie, jakby uważam, że ta książka nie ma racji bytu troszeczkę. W sensie nie widzę jej sensu w stosunku do całej fabuły. Trochę widzę, ale to, co się działo tam na całości, to można byłoby dużo skrócić, a też
ten cały Sebastian, no robi się interesujący bardzo, natomiast nie wiem, nie wiem, to nie jest mój styl po prostu rozwiązywania akcji i tyle. Jakby też James, który tutaj przechodzi taką przemianę lekką, dużą. Nie bardzo, nie bardzo to kupuję. Ja dałam dwie gwiazdki i tyle. Ale ta już ostatnia część nawet nieźle. Więc tyle właściwie na ten temat. Następnie, wreszcie, przeczytałam Córkę Strażnika Ognia Angeline Bulley. Całe życie ją czytałam, miałam wrażenie, ale ona ma też tak dużo tekstu na stronie, jest tak zbita w ogóle, tyle ma opisów i tyle ma takich informacji w ogóle, które dla fabuły może niekoniecznie dużo dają, natomiast sposób pisania autorki jest taki i tutaj nie można mieć do niej o to pretensji, dlatego że to jest inne przez to i trochę jakby w inny sposób się to czyta. Przez to, że tutaj jest dużo takich opisów, które niekoniecznie coś wnoszą w nasze życie, ale może bardziej przedstawiają sposób postrzegania plemienia Indian, bo książka jest o Dunis, która jest w połowie, czy Duni, nie wiem jak to się czyta, która jest w połowie Indianką, w połowie Amerykanką. I dużo jest tutaj takich nawiązań do plemiennych sytuacji. Też autorka jest Indianką, jest Ojibwejką, tak się mówi? Ojibwejką? Nie wiem. Jak coś, co. To pochodzi z plemienia Ojibwejów. Ojibwejką chyba. Nie wiem. Ostatnio dowiedziałam się na przykład, że są mieszkańcy Radomia i Radomska i. Radomianin to jest mieszkaniec Radomia, a Radomszczanin to jest mieszkaniec Radomska, więc nie chcę nikogo skrzywdzić, jeżeli tu się nie mówi, że ktoś jest Ojibwejem. Albo jeżeli coś źle przeczytałam, więc jak coś to możecie mnie poprawić, bo wiem, że to jest dosyć krucha sprawa i ludzie się nie lubią być nazywani inaczej niż są. Z Bolesławcem nie ma problemu, mogę nazywać się Bolesławianką i jakby człowiek nie ma z tym większego problemu, ale wiadomo, że tutaj tak. Ta historia odnośnie tego, gdzie należymy, jest dosyć ważna i też nie chcę nikogo urazić. Radomszczaninów również nie. W każdym razie, jeżeli chodzi o samą książkę, to tutaj mamy taką historię, w której w ogóle bardzo długo się rozwija akcja i co się dzieje na Blerbie, dzieje się tak naprawdę po 150 stronach, ale ogólnie będziemy mieli akcję z FBI i z narkotykami, które są rozprowadzane w tym plemieniu właśnie tych Ojibwejów. Strasznie trudne słowo. Zamienię na Indian po prostu. W tym indiańskim plemieniu. No i troszeczkę jest taka historia, że nasza główna bohaterka, czyli właśnie Dyni, zostaje zatrudniona jako taka troszeczkę pluskwa, że musi tam popatrzeć w swoim plemieniu, do którego w sumie stricte nie należy, bo jest pół Indianką, ale to też jest kwestia poruszana w tej książce, więc to już inna sprawa. No i musi po prostu, znaczy musi, zgadza się na to, żeby pomóc w śledztwie FBI prowadzonym właśnie odnośnie tego, tych narkotyków, które są tam rozprowadzane. Bardzo dużo informacji takich odnośnie plemiennych po prostu. Natomiast sama książka, o ile pierwsza połowa mi się podobała, to później był duży spadek formy i ciężko było mi ją bardzo skończyć. Więc tak i polecam, i nie. Ogólnie trochę przeszła tak bez większego echa po mnie i niewiele myślałam o tym, że ją czytałam. Natomiast jak ją czytałam, przez tą pierwszą połowę całkiem nieźle się bawiłam. Więc tutaj jest raczej decyzja dla Was, czy chcecie coś takiego czytać, czy nie. Na pewno dużo takich informacji plemiennych jest tutaj poruszanych, o których ja nie miałam pojęcia i też dużo takich historii, które zupełnie różnią się od naszych gdzieś tam europejskich obyczajów, więc to jest dosyć ciekawe i też poruszane są ogólnie kwestie traktowania Indian w Ameryce, co też jest myślę, że dosyć interesujące, zwłaszcza, że ostatnio się coraz więcej na to zwraca uwagi, a wcześniej dużo mniej, więc bardzo fajnie, że powstają takie książki. Następnie przeczytałam bardzo dziwną książkę, która rozpoczęła moje spotkanie z Filipem Zawadą i było to zbyt wiele zim minęło, żeby była wiosna. To było dziwne. Tutaj z tyłu jest napisane wyboldowaną czcionką proza bez filtra.
I to była naprawdę proza bez filtra. Tutaj absolutnie nie miał żadnych zahamowań Filip Zawada w pisaniu. Ta powieść była tak naturalistyczna, tak obleśna momentami czasami. W sensie, nie, obleśna to jest złe stwierdzenie. Ja bym skrzywdziła Filipa Zawadę, gdybym powiedziała, że obleśna. Myślę, że tutaj naturalistyczna będzie lepszym określeniem. On jakby nie hamował się w tym, co pisał tutaj. Bardzo dużo takich opisów było mocnych, pod takim względem, że nam się wydaje, że w takich rzeczach się może nie powinno pisać, a jednak on nie miał z tym problemu, więc to było dosyć ciekawe. Natomiast sama książka opowiada o mężczyźnie, który jest takim trochę, no wkracza w dorosłe życie, można powiedzieć. Tutaj odnośnie takiej samej czasoprzestrzeni w tej książce, ona jest mocno załamana, bo on też dużo wspomina, dużo mówi naprzód. Ten dziadek żyje, po chwili umarł, po chwili znowu żyje. Dziadek, oczywiście, o którym jest powieść, bo zaraz do tego dojdę. Tutaj nasz główny bohater, głównie opowiadając o swoim życiu, skupia się na swoim dziadku, który był dosyć mężczyzną, dosyć antypatycznym. I tu mówię bardzo tak. Za słabe jest to słowo, ale do tego zaraz dojdziemy, bo tutaj cisną się na język trochę mocniejsze wyrażenia odnośnie tej postaci. I tak ciężko mu było żyć z tym dziadkiem, że w pewnym momencie swojego życia on przestał nazywać go już dziadek, tylko nazywał go po imieniu, nazywał go Szczepanem. Natomiast bardzo duży wpływ Szczepan miał w wychowanie swojego wnuka, i tutaj opisywane są różne historie właśnie tego dziadka, który tak naprawdę przeżywając wojnę i walcząc na froncie, troszeczkę sam siebie stał się takim bardzo zgryźliwym człowiekiem w bardzo ładnym opakowaniu, który gdzieś tam bardzo wiele złego w swoim życiu robi i wnuka traktuje okropnie. I na łożu śmierci praktycznie do samego końca to tak wygląda. Natomiast sama książka opowiada o tym, czy wpływ środowiska, w którym się dorasta, ma wpływ na to, kim my się stajemy. Czyli nasz główny bohater, dorastając ze Szczepanem, w jaki sposób właśnie ten wpływ Szczepana wpłynął na niego i w jaki sposób ten spadek, który Szczepan mu zostawia, czyli właśnie to, jaki on był, wpłynie na to, jaki jest nasz główny bohater. Sama książka ma bardzo dużo śmiesznych opisów. W sensie, ja nie lubię słowa śmieszne, zabawny. Filip Zawada tutaj w bardzo taki zabawny sposób przedstawia nam niektóre sytuacje. Nasz główny bohater jest bardzo ironiczny i to mi się na tyle podobało, że mam dosyć dużo znaczników. Natomiast sama książka wydaje mi się, że nie w 100% nie była przeze mnie zrozumiała. I bardzo bym chciała czasami się spytać Filipa Zawady, co miał na myśli w niektórych momentach. Natomiast dalej mnie ta postać intryguje i bardzo chcę przeczytać Rozdeptałem Czarnego Kota przez przypadek, bo wydaje mi się, że może mi się spodobać jeszcze bardziej. Natomiast zbyt wiele zim minęło, żeby była wiosna. Nie czytałam takiej książki wcześniej i nie wiem, czy przeczytam taką książkę później, bo to było coś bardzo dziwnego, naprawdę. I ciężko jest mi tutaj coś więcej powiedzieć. Natomiast cała książka jest utrzymywana w takim, szukam tego słowa, w takim nastroju trochę takiej komedii, trochę tragedii. Z jednej strony my się śmiejemy, bo jest straszny ten Szczepan przekarykaturowany, a z drugiej strony gdzieś tam oddaje taką prawdę, która płynie trochę z ludzi, bo jednak to, z kim przystajemy, ma wpływ na to, jacy jesteśmy w przyszłości. I gdzieś tam obnaża takie bardzo zwierzęce cechy człowieka, więc nie wiem, jakoś tak dałam 3 na 5 i trzymam się raczej tej opinii. Natomiast ta proza bez filtra, no to jest naprawdę proza bez filtra. I ostatnią książką, o której dzisiaj powiem, jest Stan splątania. Wkleję Wam tu okładkę, bo czytałam w formie elektronicznej. Roxany Jędrzejewskiej-Wróbel. Jest to polska książka. I to było dosyć ciekawe, powiem Wam. To było w ogóle tak smutna książka. Tak w ogóle, jakby nie czytajcie jej, jak nie chcecie płakać, bo to było. Ale do tego zaraz przejdziemy. Sama historia, czyli historia
uczniów ósmej klasy, trójki ludzi, którzy kompletnie jakby ze sobą nie współgrają, natomiast w pewnym momencie dostają zlecenie odnośnie tego, żeby za punkty dodatkowe do świadectwa ukończenia szkoły pójść na wolontariat do domu starców. I tam stykają się ze sobą trochę dwa różne światy, ponieważ nasi główni bohaterowie poznają trzech staruszków, jednego pana i dwie panie starsze, które reprezentują sobą troszeczkę zupełnie inne historie. Natomiast jeżeli chodzi o naszych głównych bohaterów, to oni w tej chwili wkraczają w dorosłość i żyją troszeczkę w takim zabieganym świecie. Wchodzą do najlepszej podstawówki w mieście, ich rodzice są, no, pracują po prostu i są tą pracą bardzo zainteresowani, ciągle gdzieś tam na swój sukces gonią. Ta książka opowiada o tym, jak właśnie zwalnia życie tych nastolatków w momencie, w którym oni się decydują na chodzenie właśnie do tego domu opieki co tydzień i tak naprawdę rozmawianie tylko z tymi starszymi ludźmi, którzy są opuszczeni, są sami. Strasznie taka książka, z jednej strony przeze mnie zupełnie niezrozumiała, dlatego że ja już nie jestem na tyle młoda, żeby czuć się tak jak trójka naszych głównych bohaterów, i jeszcze nie jestem na tyle stara, żeby czuć się tak jak trójka naszych drugich głównych bohaterów z domu opieki, ale jednocześnie ona gdzieś tam przedstawia tak wiele prawd, na które powinniśmy zwracać uwagę. Aż się wzruszyłam po prostu, jak o niej mówię, serio. Jakby. Czekajcie, przerwa, chwila. To jakby było takie niesamowite przeżycie. To wszystko, co tam jest przedstawione, jest jakby dla nas jasne, ale. O, wow. No, naprawdę. To była ciekawa lektura. Tam tyle się zmienia odnośnie tego, w którym momencie oni przychodzą do tego domu starców, poznają historię tych poszczególnych staruszków, tej trójki głównych w sumie, ale też tam poboczne postacie. I to zakończenie, i to, do czego jakby prowadzi zetknięcie dwóch różnych światów. To przedstawienie, w jaki sposób, przepraszam. Dobra. Na czym skończyłam? To przedstawienie, w jaki sposób my potrzebujemy też starszych ludzi w naszym życiu, żeby nam powiedzieli, którą drogą iść, było niesamowite, naprawdę. I też ta książka była troszeczkę momentami przerysowana, natomiast myślę, że przedstawia bardzo ważne prawdy, z którymi każdy z nas się powinien zapoznać i zatrzymać na chwilę nad nią. Dobra, skończmy już, bo ja myślałam w ogóle, że już przepracowałam tą książkę i przeczytałam ją, jakby myślę sobie, no okej, okay. Ale widzę, że zaczęłam o niej mówić i się wzruszyłam, więc jakby wow. Okej. Okay. Pożegnam się z wami z tym miłym akcentem, i jakby nie przejmujcie się tym, bo naprawdę książka ma przyjemny wydźwięk, koniec końców, tak mi się wydaje, więc polecam ją wam. I zapraszam na mojego Instagrama Goodreadsa, linki znajdziecie w opisie. I mam nadzieję, że wasz miesiąc czytelniczy był przyjemny. Życzę wam miłego w poniedziałku. Hej!